podlejemy, bo trzeba podlać. Dzisiaj tak słonko nie będzie dawać. Co tutaj słychać? Zobaczcie, siatka. Siatka jest. Siatka na komary. W tamtym roku było bardzo dużo komarów. No zobaczymy, czy to coś pomoże. Szpary są w każdym bądź razie jeszcze gdzieś, gdzie mogą przejść. Tam na przykład, o, przejdzie. Poza tym drzwi się otwiera. Będę jeszcze musiał ewentualnie drzwiczki moskitiera zrobić. To mi akurat pomogła mama zrobić. Zrobiła to mama. Tutaj tą siatkę górną i te boczne. No ale jeszcze się tu otwiera w lecie, tak? Wietrzy się, ponieważ cały czas tu musi być obieg tego powietrza. No i żeby miały chłodno i żeby było po prostu sanitarnie. Także drzwi się otwiera i trzeba będzie po prostu zrobić jeszcze jakąś tutaj moskitierę, takie drzwi. Ala. No zobaczymy, będziemy walczyć w tym roku z tymi komarami. I może jakieś, tu mam gniazdka, może bym coś zakupił takie na komary do gniazdka. Ewentualnie może jeszcze jakieś kadzidełka, jakiś domek taki na kadzidełko trzeba byłoby przykombinować, no bo wiadomo, tu są suche rzeczy, iskra gdzieś tego, no i nie byłoby fajnie. Dlatego może jakiś taki domek kadzidełkowy, żeby po prostu to kadzidełko było zabezpieczone. No i jakieś lawenda, nie wiem, podobno zapach kawy odstrasza komary. Nie wiem. Próbowałem 2 lata temu. No, nie miałem problemów za bardzo tak z komarami, albo po prostu było ich mniej. No, o. Dobra. Tyle o komarach. I sezon letni. Wchodzimy w sezon letni, wiosenny. Robi się ciepło. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystkie królice, króliczyny mają potomstwo, zobaczcie, tam jest potomstwo, tam jest, a tutaj już jest takie, że już powoli wycieczki się odbywają, no, także wiosna przyniosła zwiększenie hodowli, tutaj mamy te 2, co się urodziły, tylko 2, 15 kwietnia się urodziły, marca. Dokładnie, no mają 1,5 miesiąca. 6 tygodni mają. Niecałe nawet. No. Samczyk. Tam też samczyk. Tutaj. No i zobaczcie, widzicie? O. Się odbywają tutaj wycieczki. Normalnie. O. Sezon trawy się zaczyna, a więc powoli zaczynam dawać trawę, więc pójdziemy sobie, urwiemy sobie tak trochę trawy, bo jedzie ten co paszę sprzedaje, no i tak gra. Wracając do tematu, sezon trawy się zaczyna, no to nie możemy od razu z diety takiej, powiedzmy burak cały czas by tam wchodził przez ostatni czas, siano, owiec i tak dalej. Nie możemy przejść z takiej diety nagle od razu na zielonkę, a więc tak już moja córka tu przychodzi z mleczami, z liśćmi, z kwiatami, no i daje tak po troszeczku tym królikom z koleżankami i sam dorywam po prostu jeszcze do wiadra, po prostu rwę. Przeważnie mlecze właśnie. Dzisiaj pójdziemy na koniczynę. Będziemy wprowadzać dietę zieloną w sezon. Także powolutku króliczki muszą się przyzwyczajać. No nie ma nowości tutaj, no, to może jeszcze za wcześnie. Choć nie wiadomo, czy tam któryś już nie dziabnie coś. No, jak tam wyłażą i już instynktownie wiedzą, że mogą jeść, no to jedzą po prostu, tak to się odbywa. Matka tu czuwa przecież cały czas nad wychowaniem.
bardzo dużo wiedzy przekazuje młodym. Ten jest taki jakiś szary. Skąd się wziął taki szary? Znaczy taki... Nie wiem, co za kolor właściwie. A, pójdziemy zaraz pod tą koniczynę, nie? Owiec jest. Zobaczmy tam jeszcze, o. Młodych. Te są młodsze, ale ta samica jest większa. Te młode, wydaje mi się, że są większe od tamtych. Tamte króliki będą taka jakby średnia rasa, powiedzmy. Średnia, mówiąc o baranie, ciężko mówić średnia, ale bo to jest duża rasa, ale będą po prostu mniejsze barany. A te już widać, że są większe, pomimo, że są młodsze. Pomimo, że są młodsze, to są większe. Widać, no ale samica jest większa, także i młode będą... O, jaki długi się wyciągał. Też już widzą na oczkach. Mają tam fajnie. O, czarny taki. Jaki ładny będzie taki brąz. Taki brąz będzie. No, zobaczymy. Znaczy, jakie dziwne ucho ma. Zatem z tego wyjdzie. No, raz mi się urodziły króliki bez... Kurczę, bez ogonów? Już nie pamiętam. Chyba bez ogonów. No. Takie jajca. Bo tam coś dzieje. Tam zaglądałem wczoraj. Wczoraj albo przedwczoraj. Tak higienicznie przeglądałem gniazdo. No ale nic nie namierzyłem. A tamto jest. O, tamto się niedawno urodziło. Kurczę, mają 10 dni. Co mamuśka? Zaglądamy tak sobie tylko. Patrzymy se. Czwartek zawsze jeździ. Pasze, rozwozi. No. Także no, na razie mi wystarczy. Kurczę, już na sezon jest co robić. O, jakiś trytka. Już jest co robić. Także przy czym... A, w sumie wychodzę z takiego założenia, że jak chodzić do 5 królików, to samo co chodzić do 30. Nie? Jak się zabierać za robotę, to... To już coś zrobić. A jeszcze tutaj zaglądniemy. Kurde, na głodnego ich tak czymo. Idziemy po trawę. A, trawkę wy lubicie, nie? No. Taki wyszedł. Taki... Chociaż tamten jest bardzo ładny, tamten mniej mi się podoba, ten jest ładniejszy, ten. Ciekawe co to będzie, czy to będzie samiczka, czy to będzie samiec. Ten ma bardzo ładne takie umaszczenie. To jeszcze się, wiadomo, jeszcze się trochę rozwinie. Zobaczymy jak to się rozłożą te barwy. Dobra, dawaj, majster. Majster, nie trzymaj na głodnego, kurde. Idź pod tą trawę. Idziemy. Zobaczymy co tam słychać. Zamykam. Ostatnio kurczę nie zamkłem. Po godzinie wróciłem już. Przeskoczyła ta do tej. No bo ta umie skakać. Jako jedyna ze wszystkich umie skakać. Trójeczka przeskakuje. Wystarczy tylko chwila jej. I już... No i miałem problem kurczę z podzieleniem, bo są podobne do siebie. No ale przełożyłem jedną do tego. No i tak schowałem się i czaję. Zostawiłem otwarte i czaję, co będzie, nie? No i zaraz wyczaiłem, że źle przełożyłem, że ta skakała, no to ją na odwrót. No, na szczęście one mają w tym samym wieku młode, więc nawet jakby się coś pochrzaniło, to one odchowają. Samice... Dwie samice, jeśli są na tym podobnym etapie rozmnażania, czyli mają gniazdo, mają karmienie i tak dalej, podobne, że tak powiem, są daty wykotów, to będą karmić nawzajem. Mój kuzyn bodajże ma taką sytuację, czy miał, że samice dwie okociły się do jednego gniazda po prostu.
i normalnie odkarmiały sobie młode. Normalnie jest to możliwe. Chociaż gryzonie potrafią na przykład się zjeść nawet. Znaczy gryzonie, to są akurat zajęczaki, tak? Zajęczaki. To nie jest gryzon. Więc no. Ale takie zdarzenia mają miejsce. Samemu mi się zdarzyło, że samiec zjadł pół królika małego. No, po prostu spadł z klatki wyżej, umieszczonej nad nim, młody, no i go skanibalował. Tak, tak. No może nie ty, nie? Nie mówię o tobie. Ty, idzie po tą trawę. Dobra. I cyk. I jesteśmy prawie na miejscu. Musiałem się, kurde, rozebrać. Z sąsiadem pogadałem chwilę. Tak normalnie jest ciepło, duszno tak właściwie. Tu posiałem koniczynę, nie, lucernę. Tu jest takie, ja wiem, ze 7 metrów. Posuwam się w tą stronę. Zbliżam się do domu. No i zobaczcie, tu w tamtym roku siałem. To też jest chyba lucerna. Z tego co kojarzę. I sobie urwiemy tutaj, o, są takie, z tej strony jakby więcej. A, tu jest taka dosyć wysoka. Tu może, o. A, ubiorę sobie rękawiczki. Na koszenie jeszcze za wcześnie, ale akurat im tak urwać troszeczkę, żeby powoli się już przyzwyczajały, no to jak najbardziej. No i tak po garstce damy im i niech się im w brzuszkach powoli przestawia. No, cyk. Muszę to w ogóle ogrodzić sobie w tym roku. Kulawo to na razie wygląda, ale jest tu taki plan, że mam stemple budowlane i zamiast tych słupków, co tam stoją, nie? To się po wywierce dziury porobię takie słupki, takie troszeczkę konkretniejsze i rozciągnę tutaj taśmę, tak żeby mi sarny nie przychodziły, bo tu przychodzą sarny w nocy na moją koniczynę i zjadają. O 22-23 wystarczy wyjść i poświecić latarką, to się im odbijają oczy. Potem jest calutki taki dywanik, przycięty przez sarny, zjedzone same końcówki. Bo końcówki w sumie najlepsze, nie? Dobra. I cyk. I cyk. O, ta jest ładna, taka większa. Dawaj, co, jak leci. Niech tutaj mają i tego, i tego. Wystarczy, wystarczy, panie. No, tego nie powinno tu być. Jakiś korzeń. Dobra. Dzisiaj sałatka lucernowo. Nie wiem, co to jest. Czy to od kobylaka? Badyl. Właściwie, o, jest i mniszek. Także jest taka sałatka. Becie. Dobra, królicze majstry. Jesteśmy z powrotem ze sałatką. Sam bym zjadł taki. Troszeczku dla ciebie. Proszę bardzo. I damy więcej, bo tu. O, cyk. O, cyk. I cyk. I cyk. I cyk. Dobra, teraz tam dorzucimy, bo tam jest ich troje. O. No, jeszcze troszkę. Wszystko naraz zużyjemy. Dobra.
masz jeszcze. Samczyk dostał, wszyscy dostali, nie? Uuu, jakie dobre. To jest to, co lubią najbardziej. Tak jest, koniczyna i lucerna. Króliki lubią najbardziej, aczkolwiek lubią bardzo jeszcze mlecze. Mlecze i mniszki. Lubią dużo różnych innych zielenin. To są takie jedne z najpopularniejszych, które się sieje. Można sobie posiać. No. Mleczność się im poprawi, jak wejdzie zielonka właśnie w ich dietę, to się im poprawi mleczność, będą miały więcej mleka. He? Gdzie mroki? O, już łażą, już łażą. Wycieczki takie po gnieździe. Po gnieździe, po klatce. Dobra, trzeba im tu dorzucić sianka troszeczkę. Siana będzie schodziło coraz mniej, no bo jak mam trawę, to wtedy praktycznie w ogóle nie daje siana. Nie ma takiej potrzeby praktycznie. One po prostu go już nie jedzą wtedy, bo wolą trawę. Ale im damy również sianka. Nie dużo, bo nie dużo, bo jak mają trochę trawy, no to jest to samo co siano. Bo siano to przecież skoszona trawa. Może nie koniczyna akurat, ale jak to się mówi. Dobra. Jak to się mówi, trawę się kosi, a siano się zbiera. Siano się nie kosi, siano się zbiera. Cyk. Dobra. Woda. Woda. O, pajęczyna się zagnieździła. Sprytnie pająk wymyślał, że przyleci jakaś muszka się napić. Musiało być otwarte albo coś. Możliwe, że zostawiłem otwarte. Jakże co mamy jeszcze tych buraków? Może im dam. Trzeba buraki zużywać, bo jak one mi nie zejdą teraz, no to mi kurde już nie zejdą, bo króliki już teraz niechętnie będą jadły buraki. Dużo bardziej przecież podchodzi im trawa, że one jakieś buraki będą jeść. Idziemy po buraki jeszcze, a tam sobie już ubiorę coś, bo tam już jest zimno w piwnicy. Teraz taka pogoda. Rano wstajesz? Kuźwa z zero, blisko. 20 stopni o 14. Dobra. To wiadro sobie zostawimy, bo jakieś śmieci. Wiadro zostawimy, bo jutro trawy przyniesiemy świeżutki. Jakiś buroczek. Dobra, trzeba wyczyścić to. No, zobaczcie, ile jeszcze mam buraków. Dużo. Kurde, z 200 kg przynajmniej. Nie wiem, ciężko określić. Nie znam się tak na wadze buraków. Żółty. A, to sobie go, kurde, trochę. Kurde, rozkroję. Już tutaj. Dobra. Thank you.
Dobra. Może jeszcze to i Max. Bo dzisiaj jak jest zielone, trochę zielonego, no to nie może być tyle buraka, no. To jest mokre i to jest mokre. Trzeba wszystko wyważone mieć. Musi być wszystko wyważone w diecie królika. Normalnie bym dał jeszcze ze dwa kawałki, ale w związku z tym, że mają trawę, mają zielone. Cyk, cyk i cyk. Jeszcze tam samcowi za mało. I tej samiczce też można, bo musisz czegoś mleczka naprodukować, nie? O, kurde, ten strzywka przy tej robocie pewnie spadła gdzieś. Dobra. No i co? Nakarmione, nie? Dzisiaj długi vlog wyjdzie z tego, bo i to, i tamto. To co, do następnego, trzymajcie się, cześć.